Dobry wieczór Państwu. To znowu ja. Mężczyzna, który niestety jest coraz bardziej łysy, ale ciągle jest nadpobudliwy i ciągle podejrzanie przedstawia się jako... Pan Kożuszek. Jestem ciekawy, co tam u Państwa się kręci. Dzień dobry. Sprawdziłem ceny reklam na Republice i stwierdziłem, że jednak chyba raczej mnie nie stać w tej chwili, więc skorzystam z tego kanału. Mam do sprzedania łyżwy kanadyjskie. Canadidate Bottas of Bohemia. Jak widać, mało używane, co jest plusem wielkim, ze sznurowadłami. Dwie sztuki. Proszę o oferty pod spodem filmu. Dziękuję, pozdrawiam. A ten program właśnie teraz zaczynamy. Bardzo lubię te Państwa filmiki. Ten trochę za długi. Za długi trochę, ale ciekawy. Szczególnie ten mi się podobał, dlatego że jest w nim ukryta taka złośliwość, bo Państwo teraz na tę nówkę sztukę Canadidate Ghetto z Bohama, czy to jak to tam było, się napalili i Państwo by chcieli kontakt do sprzedawcy. A ja nie mam telefonu, w każdym razie. Drodzy Państwo, zawsze powtarzam to w tym programie, że ten program jest z otworzenia. Co ma swoje wady i wczoraj to trochę było widać. Działy się rzeczy niepokojące, dziwne na ulicach Warszawy, a my z panem Kodymem wieczorem już wcześniej mieliśmy to nagrane, no bo to wymaga też pewnej pracy, no więc trochę to było nieaktualne. No ale z drugiej strony ma to też swoje zalety, bo jak człowiek jest z otworzenia, to ma czas, żeby się zastanowić nad tym, co może powiedzieć i czasem może powiedzieć coś mądrzejszego, niż by powiedział, jakby mówił na żywo. Natomiast, proszę Państwa, wszyscy wiemy mniej więcej, co się działo. Oglądali Państwa te niepokojące na pewno nagrania, więc tego nie będziemy za dużo pokazywać. Chcę tylko, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy zaczęli po prostu od jakiegoś punktu wyjścia, to chcę jedno takie nagranie Państwu pokazać. Chyba to, które ma taką no, największą symbolikę z tych wszystkich, które wczoraj widzieliśmy. Zobaczmy. Teraz tak, drodzy Państwo, pamiętacie, może starsi na pewno pamiętają, jak w Polsce była dyktatura i w ocenie Brukseli były problemy w Polsce z praworządnością, to niektórzy tacy publicyści prawicowi trochę bezradnie mówili, u nas nie ma praworządności, a co z Francją? Zobaczcie, jak tam policja traktuje na przykład demonstrujących. No to w tej sprawie mogę Państwu powiedzieć, że u nas już też jest praworządność. No, komisja tak ocenia. Przynajmniej. W każdym razie, drodzy Państwo, normalnie bym tego nie robił, ale ponieważ mamy tutaj widzów także, którzy oglądają ten program służbowo i nie chciałbym zaszkodzić nikomu, kto pracuje ciężko dla Telewizji Republika, wykonując dużo cięższą pracę niż ja wykonuję. Więc powiem to, czego się nie robi, bo to będzie takie przełamanie czwartej ściany. W dzisiejszym programie, proszę Państwa, to będzie... Manipulowanie faktami, poziom level. I wielu powie, że to, co ja tutaj robię, to są jaja. Ale przypatrzcie się temu, co te jaja znaczyły. Tyle musi na razie Państwu wystarczyć. Natomiast chciałem powiedzieć tak. Mimo tego, że te sceny były niepokojące, to też pojawiły się głosy, moim zdaniem, które są bardzo, no, napawają pewnym optymizmem. Na przykład polityk Platformy Obywatelskiej, Aleksander Pociej, no, skrytykował w mocnych słowach, moim zdaniem, poczynania policji. Posłuchajmy. Dzień dobry, to Rzecz o Polityce, Zuzanna Dąbrowska. Witam Państwa. Moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, mecenas Aleksander Pociej. Dzień dobry. Spróbujmy więc ocenić bez tłumaczeń policji składanych na posiedzeniu komisji, z tego co mówią właśnie rzecznicy i Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji, zachowanie służb porządkowych i policji przede wszystkim, i antyterrorystów podczas tych protestów, których dochodzi na ulicach polskich miast. Ja przypomnę, że na sobotę planowany jest następny protest. Ale z tego, co widziałem, no, nie miało dla mnie żadnej wątpliwości, że te działania doprowadziły i eskalowały przemoc. To są naprawdę metody. Ja je pamiętam ze stanu wojennego, no, z lat 80. Mocne słowa, ale czasami mocne słowa są potrzebne. Cieszy też to, że mamy
głos jasny środowisk artystycznych na temat tego, co się wydarzyło. Znana na pewno państwu Barbara Kurdej-Szatan powiedziała tak, znaczy napisała właściwie, zobaczmy. To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy. I tu oczywiście... Kurwa, Maciek, Malezja. Malezja. Jak tak można? Boli mnie serce, boli mnie. Cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę. Mordercy, chcecie takiego rządu wciąż, który zezwala na takie rzeczy? Wręcz rozkazuje tak się zachowywać. I oczywiście... Kurwa, Maciek. Dziękuję za ten materiał. To bym powiedział już były, jak, nawet jak dla mnie, proszę państwa, za mocne te słowa, natomiast artyści też mają swoje prawa, wiadomo, że czasem im się coś wymsknie. Natomiast to, co cieszy, to, że krytycznie też się odnoszą politycy obecnej koalicji rządzącej, bardzo ważny polityk tej sprawy, tej koalicji, czyli Marcin Kierwiński. Zobaczmy. Policja zachowała się nieadekwatnie do sytuacji, użyła przemocy, nieadekwatnie do tego, co działo się na polskich ulicach. Dlatego składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez konkretnych funkcjonariuszy, ale także przez osoby, które wydawały polecenia i nadzorowały te działania policji. Ostro, ale od razu poproszę o następny materiał, jeszcze ostrzej, proszę państwa. Kierwiński oświadczył też, że posłowie Koalicji Obywatelskiej zawsze będą z protestującymi i nie dadzą się zastraszyć. I najmocniejsza z całej tej serii, proszę państwa, to jest Warszawa. To jest Polska. To nie jest Białoruś. Dziękuję. Popieram, szczególnie w tej trudnej sytuacji takie głosy się przydają. Co ciekawe, proszę państwa, to też pokazuje jakość i dojrzałość naszej demokracji. Z posłem Kierwińskim nie zgodził się członek takiej młodzieżówki, członek zarządu i kampanier do spraw praworządności w Akcja Demokracja, koordynator PDP Praworządność, doktorant prawa, absolwent UW i SGH, młody człowiek bardzo sprawiedliwy Jakub Kocjan. Zobaczmy, co on napisał. Szturm ruskich bandytów na Sejm to eskalacja wojny hybrydowej Putina przeciw Polsce. Wojny, na której PiS i pseudo-Solidarność stanęły jednoznacznie po stronie tej samej co Konfederacja. W razie inwazji skala prorosyjskiej dywersji będzie tylko większa. Czas przestać się z nimi cackać. Czyli młodzież się nie zgodziła z Marcinem Kierwińskim. Natomiast to, co jest, pokazuje, jak dojrzałą jest, jak głęboką mamy debatę w Polsce, to to, że... Nie zgodził się z Marcinem Kierwińskim też Marcin Kierwiński. Między temu ta część sali kochała takie powiedzenie murem za polskim mundurem. Kochaliście to powiedzenie. Pan, panie pośle Kaczyński, pan, panie ministrze Błaszczak. No i co dzisiaj jest? Dzisiaj widzimy sceny, że banda prowokatorów rzuca kostkami brukowymi w polskich policjantów, a wy atakujecie polską policję. Gdzie macie przyzwoitość? Ci policjanci od kilkunastu dni bronią protestujących także na granicy, bronią protestujących rolników, zapewniają im bezpieczeństwo. I robią to w sposób profesjonalny, spokojny. I znowu, proszę państwa, mocne słowa, ale znowu potrzebne, szczególnie jak się piętnuje hipokrytów, którzy dla korzyści politycznych krytykują pracę polskiej policji. Natomiast ta głębia naszej debaty w Polsce, tego jak demokracja już wyszła z tego niedojrzałego stadium, pokazuje, że z kolei, chociaż Kierwiński się nie zgodził z Kierwińskim, to z tym pierwszym Kierwińskim, z którym nie zgodził się drugi Kierwiński, zgodził się pierwszy poseł opozycji obecnie, Marek Suski. Zobaczmy. Protesty są nieuzasadnione, a policja jest od tego, żeby pilnować porządku. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, jak Ukraina została napadnięta przez Rosję, która mówi, że następna będzie Polska, no to w naszym najlepszym interesie jest pomoc Ukrainie. No i proszę państwa, kolejna mocna wypowiedź, ale powiedziałbym, że też potrzebna, bo warto wszystkie rzeczy, ponieważ warto wszystkie rzeczy rozpatrywać i dziennikarstwo też polega na tym, że się pokazuje sprawę tę samą, ale z różnych perspektyw, bo zawsze ludzie będziemy się różnić, to warto dać głos komuś, kto przedstawicielem jest organizatorów tych protestów. Co nimi kieruje? Nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, warto poznać, proszę państwa, ich rację. Posłuchajmy. Przeciwko czemu protestujecie? Dzisiaj Polacy, my, rolnicy i inne grupy społeczne, z którymi jesteśmy w kontakcie,
nie czujemy jednej rzeczy. Nie czujemy podmiotowości, którą odebrali nam rządzący. Chcą za nas decydować, za nas podejmować decyzje, mówić nam, co jest lepsze, a co jest gorsze. My się z tym nie zgadzamy. Chcemy dobrze pracować i godnie zarabiać. Dobrze pracujemy, ale nie zarabiamy godnie, bo politycy zajmują się głupotami zamiast tym, co do nich należy. I dzisiaj mówimy też jasno, że politycy okradają Polaków. I to jest też ważne. No, może ci, którzy nazywają, że to jest wojna hybrydowa Putina, te protesty rolników, że to są jacyś prowokatorzy, to jest też odbieranie im podmiotowości. O tym warto też, proszę Państwa, pamiętać. Bądźmy bardziej wrażliwi. Natomiast to, co jest ciekawe, że z tym organizatorem tych protestów nie zgodził się członek obecnego rządu, który jest członkiem rządu w randze wiceministra akurat rolnictwa i nazywa się, proszę Państwa, Michał Kołodziejczak, zobaczmy. To, co się dzieje teraz pod Sejmem, to nie jest rolniczy protest. To jest prowokacja. Okej. Okay. Proszę Państwa, znowu, mocna wypowiedź. Ale znowu, nie nam jest oceniać, czy są potrzebne takie wypowiedzi, czy nie. Mocna, ale jednocześnie trochę taka... W rozkroku. Mhm. Trudno się w tym wszystkim połapać trochę... Ktoś z Państwa w ogóle wie, o czym mówię? No bo ja też nie za bardzo... No... Nie wiem, czy Państwo mają takie same wrażenie, ale ja mam takie wrażenie czasami, jak patrzę na polską politykę, że jak się zmienia władza i się opozycja wymienia z rządem i ci politycy się mijają w korytarzu jakiegoś ministerstwa albo kancelarii premiera, to nie tylko wymieniają między sobą klucze do gabinetów, ale też wymieniają między sobą takie kartki z przekazem. Jeden patrzy na drugiego, mówi: o, Zbychu, czy tam Zenek, Marian, słuchaj, ty będziesz teraz w opozycji, nie? Ten mówi: no. Ja mam nie wykorzystałem tego jeszcze ani razu. Mam idealny taki wpis na social media, że tam konstytucja jest bardzo ważna, praworządność, obrona prawa, to by ci się przydało. Ty, no pewnie, że by się przydało. I czasem trudno się w tym... Zmiany, proszę Państwa, następują tak szybko, że trudno się w tym wszystkim połamać. Połamać też się można. Ale... Nieważne. Trudno się w tym wszystkim połapać i w takiej sytuacji, jak my już nie wiemy, za czym jesteśmy, a za czym byliśmy... i przeciwko czemu jesteśmy, a przeciwko czemu byliśmy, to warto posłuchać głosu eksperta. A nie ma lepszego źródła opinii eksperckiej niż rozmowa Kożuszka. Zapraszam. To jest rozmowa Kożuszka. Nie no, ja już naprawdę średnio cokolwiek z tego kumam. Maciek. Maćku. Słuchaj, w tej trudnej... i dość jednak chaotycznej... sytuacji. Chcemy jasno powiedzieć, że jednoznacznie popieramy rząd, opozycję. Właśnie ja o tym mówię, no. Dobra, jeszcze raz dawaj. Opozycję. Rząd. Dobra, ja mam takie. Zawsze będziemy po stronie protestujących. Ale my jesteśmy... za rządem. To wywal. Ty... za opozycją jesteśmy. Dobra, ja mam takie. Policja jest od tego, żeby pilnować porządku. Znaczy, tak. Ale ja bym, wiesz, za bardzo też tego nie podkreślał. Nie? Ja mam posłanki Lewicy. Walczą z rządem w sprawie aborcji. Skandal. Ale... Hołownia. Ma problem. Ty. Ale jak my... jesteśmy za rządem... Widzicie Państwo, tak to trochę jest. Prawica, która słusznie, ja się cały czas z tym zgadzam, ja jestem przeciwnikiem aborcji, zawsze będę, ale dzisiaj mówi, trochę to jest opłacalne, że ta lewica tak walczy o te aborcje i te kobiety, co miały być solidarność z nimi pełna w tej koalicji, ale nie jest, walczą o swoje, w swojej interpretacji prawa. No ale kiedyś było inaczej, prawda? Z tymi innymi rzeczami też jest inaczej, a na koniec, proszę Państwa, żeby zdemistyfikować tę manipulację, której tutaj dokonaliśmy, chociaż to nie była tak naprawdę manipulacja, bo wszystkie te słowa, które cytowaliśmy, padły i zostały wypowiedziane. Ale króciutko,
Słowa Aleksandra Pocieja padły, senatora wtedy padły przy okazji strajku kobiet i on się wypowiadał o policji, która była pod rządami PiS. Słowa Barbary Kurdej-Szatan dotyczyły kryzysu na granicy polsko-białoruskiej i oczywiście dotyczyła Straży Granicznej pod rządami PiS. Słowa Kierwińskiego, te pierwsze słowa Marcina Kierwińskiego dotyczyły także strajku kobiet i o nieadekwatnym zachowaniu policji. I także padły w czasie strajku kobiet, w czasie, gdy rządził PiS. Słowa Marka Suskiego padły już dosyć niedawno, ale wtedy jeszcze rządził PiS. Słowa pierwsze Michała Kołodziejczaka padły w czasie protestów Agrounii, chyba 2 lata temu. Wtedy rządził PiS. Więc możecie Państwo na koniec tego programu zdecydować, kto tutaj dokonuje największych manipulacji. A my widzimy się już w poniedziałek i jak ten odcinek nie był śmieszny, to bardzo przepraszam, ale śmiesznie, jak to było, mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, tanie już było i być może śmiesznie też. Do zobaczenia. Co to za dźwięk? Przepraszasz mnie za dźwięk? Tak, bo wiem, że niektórzy tak jak wiesz, nie. Kredą po... Nie, akurat ten jest okej dla mnie. Jakbyś na przykład swetek mokry w zęby wziął, to bym dostał...